Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich szopenowskich analiz. Dzisiaj odcinek szalony. Preludium Gizmo, proszę Państwa, opus 28, numer 12. Jak Państwo widzicie, jesteście Państwo bardzo blisko, ze wspaniałym widokiem na klawiaturę, a to dlatego, że przed nami prawdopodobnie najtrudniejsze pianistycznie preludium Chopina. Muszę powiedzieć, że dla mnie na pewno. I to, co ciekawe, preludium to grałem jako student. Miałem z nim gigantyczne problemy, ale pamiętam, że grałem go na konkursie chopinowskim. No, był chyba 2006 rok. Grałem 6 preludiów, między innymi właśnie to. Wtedy grupa 6 preludiów była obowiązkowa, można sobie było wybrać tylko które. I proszę Państwa, no męczyłem się strasznie z tym, nie byłem nigdy do końca zadowolony, ale to był konkurs, na którym dostałem bodajże 3. nagrodę, więc nie było aż tak źle. Tym niemniej, no nie byłem zadowolony. I to był 2006 rok, zostawiłem, do widzenia, krzyż na drogę, ja nie będę tego więcej grał, powiedziałem, bo to jest, ręka mnie boli, ja tego nie mogę grać, to jest za trudne, szaleństwo, szkoda się męczyć. No i proszę Państwa, nadszedł rok 2021. Minęło 15 lat bez mała. I oto co robię? Gram to. Gram to dla Państwa. Oczywiście nauczyłem się tego, przypomniałem sobie, ponieważ jak siadłem do tego, to nie pamiętałem nic, ale może to i lepiej, dlatego że już technikę mam inną. Wtedy jednak jeszcze byłem trochę spięty, miałem troszkę inną technikę, inne problemy. 15 lat minęło jak jeden dzień, można powiedzieć. 15 lat pracy, 15 lat ciężkiego ćwiczenia codziennego. Ileż to godzin? Jestem już zupełnie innym człowiekiem, innym pianistą. I co? I dalej mam problemy z tym utworem. Chopinie. Jak ty to grałeś? Oczywiście teraz mam już pewne sposoby. Oczywiście, ponieważ jak Państwo wiecie, chcę nagrać komplet w ogóle utworów Chopina, więc i to muszę zrobić. Mam narzędzia i wiem, jak to zrobić. Myślę, że czasu jeszcze trochę upłynie i będzie to już grane świetnie. Ale dzisiaj właśnie chciałbym skupić się na tych trudnościach, bo myślę, że dla melomanów, dla ludzi, które tego nie grają, które tylko znają to ze słyszenia, może dla tych, którzy chcieliby to kiedyś zagrać, to będzie interesujące. Oczywiście dodatkowo możemy zrobić jeszcze analizę. Nawet zrobimy analizę, bo wymaga to nawet, proszę Państwa, w sieci, w internecie, na stronach Instytutu nie znajdziemy. Znajdziemy opis, który chyba to są 4 lub 5 linijek, tylko profesor Mieczysław Tomaszewski nie był zbyt szczodry w opisie tego preludium. No bo cóż tu opisywać? Agresja, jakiś niepokój, jakaś walka, prawda? To jest to preludium. Preludium najbardziej, chyba jedno z najbardziej agresywnych, w których Chopin faktycznie wyraża tak naprawdę agresję. Chociaż u Hesika, proszę Państwa, przeczytamy, co bardzo jest ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe, u Hesika przeczytamy, że to preludium zbliża się do formy starych walców wiedeńskich. Ja sam nie wierzę w to, co czytam. Akcenty na pierwszej i trzeciej części taktu. Pierwszy nie ma tutaj. Tylko na pierwszej jest akcent. I faktycznie, gdyby wziąć lewą rękę tylko, to jest to walc. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To tyle, że to granie tego jak walca musiało być troszkę inne. Bardzo lekkie, ale myślę, że tutaj nie ma mowy o lekkości, bo od początku Chopin daje nam forte, dynamikę forte, a więc bardzo głośno. Więc jest tutaj jednak bardziej agresja. Jabłczyński, już często cytowany przeze mnie, napisał o tym preludium następujące słowa. Jest to jakiś szalony taniec, który się zrywa i ustaje, ścicha, zrywa się znowu, przypominając może wicher kręcący ze schłymi liśćmi,
gdyby nie to, że wrażenie jest potężniejsze, a treść bardziej duchowa, ludzka. Linia tematu wije się dziwnie. Akompaniament w wielkich rzutach oktawami i akordami wybija takt wcale niełagodnie. Oj nie. Owszem, jest coś złowrogiego w tym wtórze. Złowrogi, o to jest dobre określenie. Jeżeli to taniec, to człowieka, który chce nim coś w sobie zagłuszyć. Coś, co się odzywa ciężko w końcowej części utworu. Cała forma jest bardzo piękna, bogata w treść i pomysły. Tak właśnie powiedział Jabłczyński. Będziemy o tym rozmawiać. Huneker, proszę państwa, widzi w tej doskonałej kompozycji groźnie gromadzące się chmury oraz konwulsje żalu, zresztą w zupełności opanowane przez siłę umysłową. Tak, że słuchacza zaciekawia nie tylko psychiczny charakter tego utworu, ale i zręcznie obmyślone zagadnienie techniczne obok interesującego układu figur. No to już brzmi dość skomplikowanie. Tym niemniej przeczytałem, a teraz do dzieła. Co tu jest trudnego? No może zacznę od trudności mniejszych. Nie od razu rzucimy się na głęboko. No lewa ręka. No lewa ręka, proszę państwa, ma skoki, a skoki to nie jest łatwa rzecz. Przy czym jeszcze trzeba skakać o bardzo duże odległości i jeszcze grać akordy. Więc zagram państwu teraz trochę samej lewej ręki. Z bliska widać, jak ona musi pracować w tym preludium. Uwaga! Dla ręki prawej. Teraz ręka prawa. Ręka prawa, proszę państwa, ma taką melodię opartą na czym? Na sekundach, a więc znowu mamy idę fix preludiów, zaczynając od pierwszego. Cały czas to są sekundy. I tutaj też. One wznoszą się, potem opadają gamą chromatyczną. Co jest bardzo ciekawe, to to, że Franciszek Liszt, nie wiem, czy państwo wiecie, ale on napisał i opublikował mnóstwo, kilka tomów ćwiczeń na fortepian, które to ćwiczenia są bardzo trudne, jest ich strasznie dużo, nie mają w sobie w ogóle muzyki. Ja kiedyś troszkę przez nie przebrnąłem, no ale muszę powiedzieć, że to jest katorga. Tym niemniej, jedno ćwiczenie... No, jest ciekawe, bo tutaj Chopin używa tej techniki, pisząc wspaniały utwór. Nie ćwiczenie techniczne, ale wspaniały utwór. Lista ćwiczenie wyglądało tak. I w dół. I to, proszę państwa, trzeba było grać każdym zestawem palców, czyli tymi dwoma, potem tymi dwoma, potem tymi dwoma i potem na końcu tymi dwoma i jeszcze takimi jakby z przerwą. Dużo różnych w każdym razie konfiguracji. Najłatwiej to, bo tutaj jak widzicie jest biały, czarny, czarny, biały, biały, czarny, czarny, biały. Jest to niewygodne po prostu, prawda? W szybkim tempie grane. Przy czym proszę zwrócić uwagę na coś, tu chcę państwa zwrócić uwagę bardzo istotną. To jest, proszę się skupić, bo to nie jest takie łatwe, ale jeżeli tak gramy, jak ja teraz zagrałem, to mamy zestaw dwóch nut. Potem następne dwie nuty. Następne. Następne. I teraz bardzo ważna rzecz. Każdy drugi zestaw tych dwóch nut rozpoczyna się od ostatniej nuty pierwszego zestawu. Jeszcze raz. Każda druga grupa dwóch nut rozpoczyna się od drugiej nuty, czyli ostatniej nuty, pierwszej grupy. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że nie jest to zwykła gama chromatyczna, która jest dość prosta. Tylko właśnie mamy powtórzony klawisz dwa razy, tak zwana repetycja. Tu, 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 cały czas. Chopin życzy sobie, może to widać, taki duży łuk.
Chopin życzy sobie, żeby to było grane legato. Granie legato na jednym klawiszu na repetycji jest praktycznie niemożliwe. Jest możliwe, ale bardzo trudne. O, teraz mi się udaje. Nie może być przerwy między tą samą nutą. Więc to preludium staje się awykonalne. Tak naprawdę. Jeżeli chcielibyśmy wykonać to idealnie tak, jak to wygląda w nutach. Oczywiście trzeba się starać, żeby ta linia była jednak linią, żeby to nie było takie szczekanie psa, taka, 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 taka. Tylko jednak, żeby to była linia, prawda? Tym niemniej jest to bardzo, bardzo trudne. Ale to jeszcze nie wszystko, bo to oczywiście Chopin tutaj na. Gdyby to jeszcze, proszę Państwa, można było grać tymi dwoma palcami, bo one najłatwiej sobie z tym radzą, to wtedy nie byłoby żadnej trudności. Możliwe. To by było proste. Można było grać w super szybkim tempie. Przepraszam. I tak dalej. Ale problem jest taki, że tutaj Chopin utrudnia nam zadanie, dając w prawej ręce, poza tym trudnością, jeszcze na dole akordy. Czy to widać? Czyli na dole dłonią, dwoma palcami tymi, muszę grać cały czas akordy, a na górze właśnie tą trudność, ten przebieg. Popatrzmy na to. Nie da się tego obejść, nie da się tego oszukać. Przypomina to trochę trudność etiudy, o której będziemy rozmawiać, etiudy Amol. Gdzie też mamy akordy w dole, gdzie też nie da się tego obejść i staje się to arcytrudne. Tutaj też mamy, tylko tu właśnie mamy te repetycje, więc to jest inny rodzaj techniki niż w tej etiudzie, zupełnie inny. No i teraz, proszę Państwa, no jak wygląda ćwiczenie tego? No na początku na pewno ćwiczy się samą górę, czyli bez tych akordów na dole, ale palcami, które mają to potem grać, prawda? I tak dalej. Potem dodaje się tutaj akordy. Ćwiczy się też bardzo krótkimi fragmentami, no na przykład tak. Stop. Następny. Stop. Następny. Stop, następny. Stop, następny. Stop, następny. Stop, następny. Stop, następny. I tak dalej, i tak dalej. Samą prawą ręką. No trzeba to wyćwiczyć samą prawą ręką. Lewa musi świetnie umieć bez patrzenia grać te skoki. No jest to tego preludium się nie da nauczyć w krótkim czasie. Co ciekawe, ono rzekomo powstało na Majorce. I tutaj muszę powiedzieć, że. No tak, na Majorce powstało. Muszę powiedzieć, że jestem tym zdziwiony, że powstało już na Majorce dopiero, bo ono jest jednak trochę rozbudowane. No ale widocznie Chopin akurat na to preludium poświęcił więcej czasu, który miał z tych kilku tygodni, które tam tak naprawdę miał, prawda? Natomiast jeśli chodzi o charakter, no to faktycznie. Można domyślić się, że to jest charakter taki właśnie majorkański, bo wiemy, że też Chopin tam w tym klasztorze czasem bał się, czasem widział duchy, nie lubił zostawać sam. No, miał tam naprawdę, nie było mu tam dobrze. No i tutaj jest taki pęd, jakaś ucieczka, o, to jest też dobre słowo, prawda? Jakaś ucieczka jest w tym. W każdym razie. Utwór jest też dość trudny dla kondycji, bo nie można się spiąć za bardzo, bo jak się zepniemy, to w połowie utworu ręka nas boli, no i wtedy nie możemy grać dalej. Więc, a te repetycje, które tu mamy, powodują, że to spięcie jest bardzo łatwe do realizacji, że tak powiem, więc trzeba bardzo rozluźniać tutaj aparat. Także tyle, jeśli chodzi o trudności techniczne. A teraz forma. Fraza numer jeden. Fraza odpowiadająca zaczyna się tak samo, a więc to jest standardowe.
fajną. I tutaj się kończy, można powiedzieć, pierwsza część. Te części wchodzą w siebie, więc one, je trudno jest tak odciąć zupełnie, ale tak to właśnie jest. Posłuchajmy jeszcze raz poprzednik. Następnik. Zaczyna druga fraza, druga część. Jest ona troszkę inna. Tutaj mamy forte fortissimo, bardzo głośno i takie agresywne, uporczywe powtarzanie tego samego motywu. Znowu. Znowu. To jest jakby poprzednik. Posłuchajmy go teraz razem. Jest następnik, który jest zupełnie inny i on, jego zadaniem, on ma dojść do wielkiej kulminacji, ale robi to na raty. Pierwszy raz próbuje, ale cofa się, czyli jeszcze raz próbuje, cofa się i drugi raz. Doszedł i teraz już będzie tylko coraz głośniej i coraz bardziej dramatycznie i przerażająco. Proszę posłuchać. Tak się kończy zawieszony i co wraca? Wraca początek utworu, czyli to, co Państwu wcześniej zagrałem, to była część środkowa. Część środkowa składała się z dwóch fragmentów. Pierwszy to był ten uporczywe powtarzanie tego samego motywu, a drugi dojście do wielkiej kulminacji, jakaś wściekłość. O, to jest też dobre słowo, wściekłość. Potem następuje powrót do części A. Posłuchajmy teraz jeszcze raz wolniej i ze zrozumieniem głębszym formy od początku utwór. Uwaga, jeszcze raz będę mówił. Poprzednik. Poprzednik, który rośnie, potem troszkę spada. Następnik rozpoczyna się tak samo jak poprzednik, rośnie wyżej. I nie spada, tylko doprowadza nas do tego uporczywego powtarzania jednego motywu, a więc części B. Uwaga, poprzednik. Następnik. Poprzednik to jest następnik. Kulminacja! I teraz uwaga, wracamy do części A. I pierwsza fraza, poprzednik, jest taka sama. Następnik jest już troszkę inny. Otóż następnik tym razem pójdzie bardzo wysoko i doprowadzi nas do takiego momentu, w którym nagle lewa zamilknie i będzie tylko dawała raz. Zostanie sama prawa. A więc lewa przestanie grać ten rytm do tańca, nazwijmy to w ten sposób. Sama prawa będzie grała, po czym w pewnym momencie prawa się zatrzyma i lewa jej odpowie. Po raz pierwszy w tym preludium lewa będzie miała tą samą technikę. Tak jakby jeszcze było mało trudności, to trzeba było jeszcze lewej dać tą technikę, no. Naprawdę. I od tego momentu, kiedy ta lewa zagra tę swoją kwestię, zaraz po tym pojawia się koda. Posłuchajmy części A1. To jest ta druga fraza. Sama prawa. Lewa. I jest koda. Koda, która też ma swoją własną formę. Uwaga, poprzednik.
Następnik. Czyli jakby pytanie i odpowiedź. No bardzo klasycznie napisane. Jeszcze raz posłuchajmy kody. Cisza i ostatnia kwestia. Jedna nuta. Ona będzie cztery razy powtórzona. Cztery. Ta dwa, trzy. Tak, cztery razy powtórzona będzie ta nuta. Jakby dzwon. Jakiś boom, jakiś gong. A pod nią odezwie się strzępek tematu. To jest tak, jakby ten temat się rozbił, roztrzaskał. I tylko strzępek tego tematu jeszcze. Albo tak, jakby umarł, zginął, został zabity i jeszcze tylko tak się konwulsyjnie rusza, już kończąc życie. Przepraszam za te porównania, ale ta muzyka taka jest. Więc posłuchajmy tego, tej końcówki. Uwaga. I brutalny koniec. Całego preludium. A więc ta końcówka jest taka, jakby Chopin, jakbyśmy chcieli znowu od początku. Boimy się, że to od początku się zacznie ten pęd, ta gonitwa. Ale ona już nie zaczyna się. Zamiast tego jest ucięta takimi dwoma uderzeniami miecza, jakiegoś toporu, jakiegoś. Bardzo też takie wojenne to jest to preludium, moim zdaniem. Tak więc cóż, no tak ono się prezentuje i no cóż, no wykonam Państwu jeszcze raz w całości, ale granie tego preludium tyle razy to wcale nie jest rzecz łatwa dla pianisty, także proszę to współodczuwać i zrozumieć. Cóż, jeszcze raz posłuchajmy i mam nadzieję, że zrozumiem. Preludium ma budowę A, B, A plus koda. I każda część, oczywiście wyjaśniłem, poprzednik, następnik, kulminacja wielka, powrót do A i koda, która też ma swoją poprzednik, następnik i na końcu te konwulsyjne ruchy, strzępki tematu pierwszego. Państwu bardzo. I tym sposobem dotarliśmy na półmetek. 12 preludiów za nami, jeszcze tylko drugie tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.